Wiecie co? W sumie fajnie jest mieć tyle sprzętów, zwłaszcza tych lepszych, no bo niektóre te lepsze właśnie leżały na strychu. One nie były skazane na sprzedaż, na wydanie. No jedynie się skusiłem wydać właśnie Hitachi lub C45L, także jeden z nich u mnie zostanie. No i fajnie jest do nich wrócić, no bo jak wiadomo, no ciągle mi coś ostatnio nowego wpadało, także no niektóre musiałem trochę odstawić, ale miło jest znów wrócić na przykład do Hitachi, do C45L, bo no jednak one brzmią fajnie, no mają, każdy z nich ma swój urok, dlatego one nie były przeznaczone na sprzedaż, na sprzedaż idą tylko te mniejsze, te słabsze, a jeszcze nie porównywałem, jak gra Hitachi w porównaniu z C45L. C45L jakby miał większe kolumny, to on ma potencjał. On ma naprawdę potencjał, tylko on gra tak, jakby, nie wiem, nie mógł się wybrzmieć. On ma, mógłby mieć bas potężny, ale trzeba było te głośniczki wsadzić w większe kolumny, bo on już na połowie basu gra tak, jakby tego basu było w opór, a powyżej gra jakby chciał się rozlecieć, ale dobra, zobaczmy najpierw w porównaniu z Hitachim. Kurczę, Hitachi odłączyłem, zaraz wracam. Dobra, już jest podłączony. C45L wraca na kolana, bo nie mam gdzie tego wszystkiego stawiać. I zobaczmy Hitachi. Utworek będzie kończył powoli. Niech będzie Secret Land. Nie no, Hitachi ma o wiele lepszą przestrzeń, no ale to jest wiadome, że C45L właśnie najbardziej w nim narzekam na ten brak przestrzeni. Obroty mniej więcej podobne, także Hitachi chyba za wolno nie gra. Zresztą ta kaseta była nagrywana na DT75, który według mnie troszeczkę za bardzo pędzi, dlatego na innych magnetofonach zdaje się grać trochę za wolno. I zobaczcie, to jest połowa basu. Jak tylko chcę podnieść, to się z nim dzieje. No tak, jakby te głośniki chciały wypaść z orbity. Dlatego ja go słucham max na połowie basu i to nie jest jeszcze jakaś techniawa, tylko Sandra, gdzie jest spokojna ta muzyczka. Ale C45 jakoś tak cicho gra. To jest max. A zobaczmy Hitachi. Hitachi jest co najmniej dwa razy mocniejszy, no ale wiadomo, C45L nie pobijał też, znaczy miałby potencjał, mógłby pobić DT75, jakby te głośniki były większe, w większej obudowie, to on miałby taki, znaczy taki potencjał, żeby nawet DT75 mocowo pobić, ale no nie detalami, nie przestrzenią, bo DT75 zmiata detalami i przestrzenią tego C45L. No także on tutaj dosyć słabo wypada, zwłaszcza przy potężnym Hitachim. O, Hitachi gra dwa razy głośniej, przestrzenniej, ma więcej basu, także C45L to taka trochę pierdółka przy Hitachi. Ale wcale nie jest zła pierdółka, też myślę, że w tej chwili lepiej to brzmi od 5085, który wymaga naprawy. No i tak w C45L też ten korektor jest pięciopasmowy, taki dosyć skuteczny.
średnie w nim też nie są złe, ale tak obydwa te od tych średnich, wysokich i średnich dając do góry, to tak trochę za bardzo się zlewa, dlatego trzeba sobie to jakoś tak zoptymalizować. A te mid-bassy tutaj, o ile w Hitachi tam jest napisane, że jest 250 Hz, a tutaj 330, to mi się wydaje, że w Hitachi te 250 bardziej podchodzi pod 1 kHz niż tutaj te 330. Mniej to stuka, więcej to takiego wrażenia mid-bassu tworzy niż tamte niby 250 Hz. Także te korektory to też są chyba tak na oko pisane, te parametry. Tutaj zdjąłem bas, jadę tylko tymi 330 Hz, czyli takimi mid-bassami. No gra to jak straszne pudełko takie plastikowe, no bo właśnie te takie mid-bassy sprawiają, że sprzęt, zwłaszcza jak się zdejmie bas, to gra jak plastikowe wiaderko. Dlatego ja tego nie lubię, tych mid-bassów takich. No nie w każdym sprzęcie one tak psują efekt, sprawiają, że sprzęt gra plastikowo, gdzieś gdzie są naprawdę konkretne głośniki. To robi dobrą robotę, ale w takich mniejszych sprzętach to tylko psuje efekt. Zdejmujemy to, dodajemy basu i przewijamy do następnego utworku. Hiroshima. No, tu jest basik przynajmniej solidny. Jak widzicie, Hiroshima tłucze mocno i on już chociaż ma bas na połowie, to już jest przesterowanie. Tego, no jego nie da się więcej niż na połowie basu, to jest jakieś nieporozumienie. Zakres jego basu powinien się kończyć na połowie i nie więcej, bo powyżej to już jest psucie, kompletne psucie efektu. Się zwyczajnie pruje powyżej połowy basu. On ma te wskaźniki podobne właśnie do te diodowe do 50-85, tylko że tam też tak samo zaświeca się zielona dioda, jak się tam włącza Dolby NR, tak samo i tutaj, tylko lampa przeszkadza i to było widać, Dolby NR, świeci się zielona dioda. Nie wiem, czy tam się właśnie świeci zielona. Nie, chyba zielona, a czerwona to się świeci, jak jest przewijanie na podsłuchu, się załącza. Tutaj nic takiego się nie zaświeca, bo tu nie ma takiego przewijania na podsłuchu. Tylko no, przytrzymać można na playu, ale jak chce się przewinąć, to trzeba wyłączyć stop, bo na playu nie da się jednocześnie wcisnąć na stałe, żeby szukał utworu ten sprzęcik. Jak dla mnie te mid-bassy, to tu jest jakaś pomyłka w tym sprzęcie. Strasznie wiaderko się z niego robi na nich. Całkowicie je zdejmuję, bo mi to w ogóle w nim nie pasuje. O ile ogólnie nie lubię tych mid-bassów w większości sprzętów, no ale podkreślam, że nie w każdym. W niektórych sprzętach one dobrą robotę robią, ale w tych mniejszych, tych średnich, to w większości przypadków te mid-bassy tylko psują efekt. No. Wiaderko się robi z tego sprzętu. Wolę podnieść którymiś średnimi i rozjaśnić ten dźwięk. Ale te mid-bassy zdjąć całkowicie, te 300-250 Hz jest zbędne. Ewentualnie można sobie basem nadrobić. W zależności jak się głośno słucha, bo czym głośniej, to tym bardziej trzeba zjeżdżać z tym basem, bo zaczyna harczeć, przester się robi. No
on po tym remoncie u Kuby całkiem fajnie sobie radzi. Na niektórych kasetach nadal kaprysi, ale na większości da się go słuchać. Gra całkiem ładnie, nie można mu niczego zarzucić, jest malutki, taki zgrabny. Można go, ja swoją łapą mogę go objąć i wzdłuż, i znaczy no nie wzdłuż, i w głąb, i wzwyż. Także no on jest mały, dla mnie to jest taki większy jamniczek, ale wcale też nie taki za duży. No zobaczcie, ja go obejmuję tak o... całą łapą. To jest taki mały, zgrabny sprzęcik i dosyć solidnie grający jak na swoje rozmiary. A dobra, zrobił mi się długi film, a miał być tylko taki dodatkowy. No, porównania z Hitachim to tego nie nazwę, bo Hitachi to go dwukrotnie zmiata pod każdym względem. No ale wyszło jak wyszło, dobra, to na tyle kończę. Hejka.